w Ostródzie jeszcze nie grali. Tak trochę przekornie, ale z pełnym podziwem należy powiedzieć o gitarowym koncercie charytatywnym na ostródzkim Molo. Gitarzyści wspólnie zagrali pierwszy raz w życiu w tak licznym składzie. Piosenka to moja i twoja nadzieja, a akordy to A, mol, G i D. Bardzo prosto. Czyli da się ogarnąć. Da się ogarnąć. Ja się wczoraj o tym dowiedziałem w szkole muzycznej, no i dzisiaj jestem. No i to wszystko. A pan uczy, czy pan uczy się, czy uczy innych? Uczy się na starość. O, proszę. O. I czuje się pan na siłach, żeby zagrać? No pewnie. Nie. Nic trudnego? Nie gram. Nie, nie. No wczoraj dopiero dostałem tekst i tam jakieś akordy czy nuty, ale to nie jest problem. Jedna noc nie przez pana i już jestem. Wspólne granie zrodziło się spontanicznie i z inicjatywy Joanny Jaskułowskiej z Ostródzkiego Chóru Kameralnego przy współpracy z Centrum Kultury. Gitarowy rekord Ostródy poprowadził lokalny zespół Akustik. Nie zapytać, a gdzie gitara pana burmistrza? Ja nie umiem grać na gitarze, więc jestem tutaj duchem. Mogę trochę pomóc wokalem, co najwyżej, który też nie jest najwyższych lotów. No ale gitarzystów mamy w Ostródzie, jak widać, całkiem sporo i też cieszy, że tak wielu utalentowanych ludzi w naszej Perle Mazur jest. A ja, no cóż, może kiedyś się nauczę, ale wszystkiego umieć się też nie da. Moja i twoja nadzieja z repertuaru zespołu Hej została zagrana dla powodzian. Zebrano spore środki na rzecz poszkodowanych, 4190 zł. Tyle energii i wzruszeń nie każdy się spodziewał. Było po prostu miło. Tragedia dotknęła południową część Polski. No i od razu rodzi się takie poczucie, że no trzeba jakoś pomóc, a jeżeli można pomóc i jeszcze zebrać więcej ludzi, którzy też zechcą pomóc przy okazji jakiegoś wydarzenia, no to ja się bardzo cieszę, że spotkałam się z dużą otwartością i Centrum Kultury i chłopaków właśnie z zespołu Akustik, którzy, bez których by coś się nie udało tak naprawdę, ale którzy mówią dobrze, no to róbmy. Pobiliśmy rekord Ostródy niewątpliwie. Ustanowiliśmy, tak. 70 gitarzystów, a apetyt wciąż rośnie na więcej muzyków. Zespół Akustik nieśmiało zapowiedział, że za rok trzeba będzie pobić rekord. Coś czujemy, że chętni znajdą się bez problemu. Pięknie, 70 osób grało z nami. I flet prosty właśnie.